27 kwietnia 1960 roku mieszkańcy Nowej Huty nie dopuścili do usunięcia krzyża z placu budowy kościoła. Doszło do krwawych zajść, milicja użyła broni ostrej. 500 osób aresztowano. Od 2 lat w rocznicę tych wydarzeń uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w konkursie historycznym pod hasłem Nowa Huta na fundamencie krzyża. W tym roku wśród zwycięzców znalazła się młodzież z 10 Liceum Ogólnokształcącego z centrum Krakowa, a w ubiegłym reprezentacja publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Hucie. I to ona właśnie wyjechała w nagrodę do Rzymu. Bardzo ucieszyliśmy się z wygranej wraz z drużyną z drugiego liceum, gdyż dzięki temu mogliśmy przyjechać do Wiecznego Miasta, które wcześniej znaliśmy tylko z książek, z lekcji, a teraz mogliśmy je zobaczyć. Zresztą było to jedno z naszych największych marzeń, przyjechać tutaj. Oczywiście jak wszyscy przyjeżdżający do Rzymu wrzuciliśmy monety do fontanny di Trevi, gdyż mamy nadzieję, że wrócimy jeszcze do Wiecznego Miasta w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam Polaków obecnych tutaj i tych, którzy łączą się z nami w modlitwie. Polecam wszystkich obietnicy Matki Bożej i życzę wielu łask. Niech Bóg wam błogosławi. Idea zorganizowania konkursu na skrzydłach historii wyszła z Rady Dzielnicy 14. Zwróciliśmy się do uczniów nowochódzkich gimnazjów i kilka drużyn odpowiedziało na naszą ofertę, a Rada przeznaczyła 5000 zł na atrakcyjne nagrody, jakie są przeloty nad miastem. Trzeba było zbudować model samolotu, a następnie nauczyć się odpowiadać na pytania przygotowane przez organizatorów. No i co? I teraz przygoda z samolotami się skończy? Czy w jakiś sposób będziecie to kontynuować? W przyszłym roku możliwe. Czy ktoś już leciał wcześniej samolotem takim pasażerskim? I co, tak samo jest, czy
No, może trochę mniej trzęsie. Słuchaj, to pierwszy raz na lotnisku? Tak. I pierwszy lot samolotem? Tak. Podobało ci się? Tak. Który samolot ci się najbardziej podobał? Ten, którym leciałem. No i co, będziesz w przyszłości pilotem? Tak. Ciśnienie w cieczach, ciśnienie w gazach, a mnie to wszystko aż wprost przeraża. Mama wciąż mówi, ucz się fizyki, a mnie najbardziej chce się muzyki. Bo w mojej głowie wciąż blues i blues, świadectwo w ręce i luz. Pod koniec roku w domu panika, że w mojej głowie tylko muzyka. A ja już mam dość tej całej nauki, lepiej posłuchać